Dziękuję bardzo. Przechodzimy do druku nr 390. Kontynuacja tego poprzedniej uchwały właściwie. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącej wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Miejską Pracy Mieszczowice do realizacji w latach 2012-2014. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą Morsku do własnych parku na terenie planu inwestycyjnego w Krakowie. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, po 75 tysięcy, z tym, że tu byłaby taka korzyść, że zadanie by było zrealizowane w ciągu jednego roku, a płatność byłaby złożona na 2 lata. Taka była wstępna koncepcja i deklaracja pana prezydenta. Oczywiście on też prosił, żeby rozmawiać z radnymi i prosić o wprowadzenie tego budżetu. Mam nadzieję, że za tak zacznę się coś osiągnąć. Proszę opinię komisji merytoryczne. Czy komisja infrastruktury opiniowała? Tak, jednogłośnie za. Budżetowa? Tak, jednogłośnie za. Sportu? Jednogłośnie za. Kultury? Jednogłośnie za. Praworządność? Nie opiniowała. Rewizyjna? Jednogłośnie za. Polityki społecznej? Edukacji? Opiniowała jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zatem proszę o przyjęcie uchwały w druku nr 190 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Miejską 15 Mieszczowicy do realizacji w latach 2012-2014. Kto jest za? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Radę Miejską 15 Mieszczowicy podjęła uchwałę numer 22/192/2020.